Cześć. Cześć. Witam. Witam. Was. Was. Na najgrubszym kanale w Polsce. Na najgrubszym kanale w Polsce. Na jego twarzy jest guzik subskrypcji. Zostawcie go tam na dole. Dziś w roli głównej będzie Nel. Będzie w roli głównej Nel dzisiaj. Daj mi tą kamerę. W dzisiejszym odcinku będziemy robić zajebiste rzeczy. Tutaj jest moja dziewczyna. Moja kochana dziewczyna. Zobaczcie, tutaj właśnie siedzi. Jest sobie takie pyszne rzeczy. Słuchaj. Pyszne rzeczy. Bardzo, bardzo pyszne rzeczy. Dzisiaj będziesz nam pomagać w odcinku, bo będziesz mówić po angielsku. I jeśli ktoś nie zgadnie tego, co powiedziałaś i będziesz mówiła na przykład do jaszczura, a on nie odgadnie tego, co powiedziałaś, niestety... No, zbankrutujesz. W sensie ona dostaje stówę, jak ktoś nie zgadnie, a jak ktoś zgadnie, co nagada, to on dostaje stówę. Dokładnie tak! Właśnie to chciałem powiedzieć, dlatego daję ci już kamerę. To jest nasz wstęp. Proszę bardzo, dzisiaj Nel będzie nam pomagać w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj także, będziemy uczyć się także, angielskiego z Nel. Także tego. No. Na czyje start? Może ci to kamerzysta? Daj dotknąć. O, dotknij tego się innego. Nie, tam nie można, bo to... To dla ciebie. Ja pofilmuję. Co? A, dobra. Słuchaj, jest zadanie dla ciebie. Znasz angielski? Nie. No jak? Trochę. No trochę, tak? Sprechen Deutschen. Okay. To? To patrz, to teraz. O, drugi ci zakres. Nel, mówi zdanie teraz, patrz. No. Patrz. Ale słuchaj, no tak delikatnie, nie? Musisz wiedzieć co. Ale ty, co tak za darmo, to szory nie wnoty. Za darmo. No, mów. No nie, jak zgadniesz, to stówę. Dostajesz stówę. Dajesz. Ale jakieś takie łatwe, pewnie musisz popić. I like little red rubber ducks. Co? I like... No, ja lubię. I like little red rubber ducks. Czekajcie, jeszcze raz. Ja wiem, co ona powiedziała. I like little no, małe. Red rubber ducks. Małe, czerwone, tak? Małe, czerwone. Jakie? Co? Ja wiem na przykład. No to powiedz. Ja ostatnie do słowa nie, tylko nie wiem. Ostatnie I like little red rubber ducks. Ducks? Ducks. Co to jest ducks? Ducks. Ja wiem. Ja nie. No nie. Kurwa! Nie możesz. Masz scenę, wiesz o tym, nie? No. Gumowe kaczki, tak? Tak, lubię małe. Ja bym wiedział. Ja bym to wiedział. Ja zapomniałem, że to jest ducks, ale coś. No dobra, no, przegrałem. Ile w sumie to ja tego nie przemyślałem, to ja w każdej parze będę musiał i tak komuś stówę dać. No jej, czyli tak jesteś w plecy, nie? Nie, to nawet dostaje stówę. Za to, że nie zgadł. Znaczy, że trener odpowiedział. Weź od trenera stówę. Weź od trenera stówę. Stówkę mi. No bo podpowiedział, nie dałeś mu skończyć. Ale tak czy siak nikt z was nie wiedział, o co tu chodzi. Ja wiedziałam. Dobra, Nel, chwila przerwy dla mojej ukochanej, musimy się ogarnąć. Wrócimy odnowieni, wymyci, wypielęgnowani, ubrani. No. Dobra, kamerzysta. A serio nie wiedziałeś? Wiedziałam. Tylko głupka rżnąłem do sceny. A, czyli chciałeś, żeby sobie wygrała, tak? No. Okej. Szkoda mi jej, bo chciałem, żeby zarobiła dziewczyna, wiesz. No tak. Mi kamerzysta płaci, no jej chyba nie, no to mówię, no chociaż ty zarobi, nie? No rozumiem cię. No. Także wiesz. Ty, a jestem przelew już od niego? Co? Dostałeś już ten przelew od niego? Tak. Ale na dwie dychy, tak jak ja? Tak. No, no i bomba. Człowiek. Co jest Troneiro? A ty co? Co nagrywasz? Nie wiem. Co? Co nagrywasz? Nagrywamy jak... Dzisiaj jaszczura, nie? Dopóki tak? Nie wyjedzie. Aha. A on wie, że jeszcze będzie tu 6 dni. Co ty gadasz? Serio? 6 dni? No tak. Ja nie mogę, jak ja z tym wytrzymam. No. On mówi, że ma stulejkę. Tak? No. Tak? Co ma? Stulejkę. Jaką stulejkę? No sam mówiłeś ty, że masz stulejkę. No, to rozwaliłem, rany mamy świeżo. No, ma, no. No, to idziemy już. Pomożesz mi? Pomogę ci, w każdej chwili. Tak. Jaszczura? Tak. To chodź, idziemy. Nie, muszę nie mać twojej barwy. To ma stulejkę. Barwy ma stulejkę, tylko my nie mamy. I co teraz? Jaszczur? Czysta lejkę. Jaszczur? Czysta. Co? Ten, wiesz, że musisz dzisiaj jechać? No wiem, co. No, a czym jedziesz? Samolotem lecę. Tak, ty i samolotem jak... Gorszą kursą jedziesz. Najpierw przyjeżdża po mnie szofer, potem na lotnisko mnie wiezie, no. Helikopterem, potem lecę, a potem samolotem. No. No. Szczerze? Dobrze, aby ja pojadę samochodem, wiesz? Dobra.
Dobra. To że zamorzenie nie karają, nie? Bo byś dostał dożywocia. Dobra, póki Nel i Dredziarz się uszykują, powiedz Kasia, co ty gotujesz? Bo to jest odcinek Gotuj ciasto z Kasią, tak? Ja robię ciasto, ale to nie jest do gotowania, tylko takie do lodóweczki. Aha, i co to się dzieje tu teraz odbywa? No tutaj rozpuszczamy czekoladę, żeby tak? Potem zrobić taką polewę na Snickersa, wiesz co chodzi? No. A tutaj rozpuszczamy masło z cukrem i z mlekiem. Aha, i jak się nazywa to ciasto? No Snickers. Tak się nazywa? No. Ale co to jest, szarlotka czy co to jest? Zobacz. Kasia, gdzie tam? I będzie dobre, tak? No, będzie. Okej. Okay. A jak nie wyjdzie, to na huragana. Tak, na huragana jak nie wyjdzie. Piękne ciasto. Znaczy zrobiła z kurczakiem, ale ja lubię makaron z tego wyjdzie. Kurczakiem. Ej, gęgusy, i co z Nel? Jesteście już ugotowani? No jak cholera. Jeszcze prawie, w sensie zdjęcia idziemy zrobić. I jeszcze nie mogę zrobić. Pojawiam tak? się na Instagramie. Ale wyglądacie jak gęgusy teraz. No to dobrze. Tak, właśnie o to chodzi. Bo taki jest plan na fotę. Tak? No. Ale masz fajną bluzę, Mary. Masz bigos. Dzięki, dzięki. Zazdroszczę ci. Naprawdę. Tak będziesz kiedyś taki fajny jak my. Tak? Czekam na ten dzień, aż tam radejdę. Na Instagram. Dobra. A ty, Kasia? Bo oni mówią, że nadal nie gotowi. Jak ci idzie ciasto? Już jesteś w połowie, czy w trójce, czy w jednej piątej? Już jestem na etapie składania ciasta. Tak? Paszu, idziemy. O, zrób się tam zdjęcia. Tak. Jeszcze. Zobaczcie. Tyle czasu na się szykuje, że jeszcze zdążę teledysk nagrać normalnie konserwatorowi do piosenki. Zdjęcia im zdążę zrobić. Nie wiem, czy my nagramy ten angielski snel, no nie wiem. Kobiety to są jednak kobiety. Tyle się szykować. Tragedia, tragedia. Babą, co? Co? No ciągle jej nie ma. I nie jest, ma. Cały czas. Jak jest? To już jest? Jest. Aha, no dobra, to nagramy teledysk i robimy angielski snel, tak? Tak. No, mam nadzieję, że się wyrobisz. Że uda wam się nagrać wszystko. Ale będzie tak super teledysk, co? Co? Super teledysk. Ta. A wiesz czemu będzie super? Jest robiony. Bo on ma kominiarkę. Jak jest kominiarka, to jest dobry teledysk. Tak. Słuchajcie, dobra nutka będzie. Dobry klip. No już się nie mogę doczekać efektu końcowego. Więc nagrywamy. Za niedługo na kanale. Dobra. Tyle. Ładnie się ubrałaś na zielono. No fajnie. Specjalnie dla mnie, do angielskiego filmu, tak? Jaszczur, tak. Piękny angielski film z zieloną Nel i z zielonym. Jaszczurem, to będzie taki film Benga, że... To jest miętowy zielony, a twój jest taki jaskrawy. No mój jest bardziej jaszczurowy. W końcu, to od razu brzydki. Po prostu się dopasowaliśmy dzisiaj do twojego kanału i ubieramy się na zielono. Dobra, tak jest. Kasiu, chodzi w tym o to, że ona ci mówi po prostu zdanko po angielskiemu, czyli typu my name is Adaś i ty musisz powiedzieć mam na imię Adaś. Okay. Tak po prostu musisz to przetłumaczyć. Okej, No. No to już my name is Adam, jest okej. Okay. Ale to musi Nel, bo Nel jest Anglio coś tam. Anglio... Tego nawinie tak szybko, że nie będę... Ona jest angielofiliem jest. Jesteś angielofiliem, tak? No mniej więcej też tak to mi nazywam. Dobra. To po polsku. I don't like cooking, it's boring. Nie lubię gotować, bo to jest nudne. Czemu dałaś mu takie łatwe? Co to miało być? Oszukaństwo jakieś. Mogę dać drugie. Zgadaliście się, tak? Oszukuję. Jeszcze jedno, bo to było ustawione. Jeszcze jedno, bo to było ustawione. Ale to był poziom podstawowy, a dla Adama musi być rozszerzony angielski. Okej. Kurde, to pewnie teraz... Czekaj. Bo tam nie ma kamer. No ale odcinek nagrywamy. Dobra, odcinek nagrywamy. Czekaj, muszę wymyślić zdanie. Dobrze. Okay. To nie wiem, czyli... No miałam takie super... A może ja po prostu wszystkim dam to samo i zobaczę, jak to nie. zgadnie. Nie. Aha. Bo oni sobie potem pojedą na ucho. A fakt. Dobra. Bubble baths make me feel... Co? Bubble baths make me feel very relaxed. O Jezu, nie wiem, bubble baths. A ja wiem. Ja jestem chyba dobry jednak z tych angielskich. No chyba jednak, jeszcze. Moment, no! Odcinek jest? Nagrywamy. Robi, że jestem zrelaksowana, ale nie wiem, co jest bubble baths. No, bubble baths make me feel very, very relaxed. O, ty się przydasz zaraz. Ooooooh! Jaszczur, Gucci, to już w ogóle. Przerywasz teraz, nagrywaliśmy klip, a ty co? I co? Odcinek właśnie kontynuujesz, tak? A jak? No i właśnie, a my czekamy z konserwatorem. Jeszcze coś chcecie? No tak. Jak to? No ale co ty przerywasz, jak on tu rozmyśla? Ale już? Aha, jeszcze nie odpowiedziałeś. Tak? Dobra, to dokończ. No bo tam było o relaksacji i to ogólnie... Dobra, pierwsze słowo tylko nie wie, tak? Wanna z bańkami. No? No.
Bubble Bass? To Bubble są Bass, to bańki, jest ten kąpiel z bańkami. No, czyli wanna z bańkami. Czyli że zgadł, tak? No zgadł. O je... zaawansowany, no to... jak dobra, muszę ci dać stówę, no. Misiak, jesteś gotowy? Jak już przylazłeś, to dawaj ty od razu, co? Prosto z mostu, wal w niego armatami, grubo. No, nie ma co w ogóle. Nie ma co. Zdanie, musisz mu dać jakieś niego takie grube, bo on jest z Ameryczki, to on ogarnie. Uwaga, uwaga. If I wasn't an idiot, my girlfriend would be happy. Coś tam idiota, mój chłopak jest szczęśliwy. Nie, moja dziewczyna jest szczęśliwa. Nie. If I wasn't an idiot, my girlfriend would be happy. Ja wiem. Ja wiem, o co chodzi. Wszyscy chyba już wiedzą, a bo to właśnie to było nim, tak? No on nie jest, że ja jestem jakiś debilem i że ona jest tylko szczęśliwa. Nie. Ciężko z nim. No, że ona nie jest szczęśliwa z tego. Nie, ona nie jest szczęśliwa z tego? Misiu, if I wasn't an idiot, my girlfriend would be happy. To jest ciężkie dla mnie, nie? Yeah, if I wasn't an jak? Idiot, if I wasn't an idiot, no myślę. Dobrze jest tam. Dobrze. Dobrze mówicie. Dobrze mówicie. Dobrze mówicie. Ja już zapomniałem, co ona mówiła. If I wasn't an idiot, my girlfriend would be happy. To jest dla mnie kurwa. Dobra, dam mu prostsze, I love you. O. No nie, no dobra, nie zaliczam. Widzisz, zaliczona. I ja mogę zgadnąć? Nie, no powiedziałaś, dawaj ciała, gdyby, że gdyby on nie był głupi, byłabyś szczęśliwa, nie, tak? Bo to było dosłownie, gdybym nie był idiotą, moja dziewczyna była bardzo szczęśliwa. No to właśnie mówię to. Piękna para. No. To teraz, nam? Ale może ty. A czemu, ja? No. A, no. Chodź, ty tak kozaczysz. Aha, chcesz dodatkową stówę, tak? No, chodź, ty tak kozaczysz. Dobra, gorąco paruje mi, głowa, no stary, chodź na buty, aż mi mózg chodź wyparował od tego myślenia, człowieku. No. Cześć, Adaś, dziękujemy za uczestnictwo. Kocham cię. Tak naprawdę wiedziałem, ale nie chciałem, wiesz. Tak? Chciałeś, żeby Nel wygrała stówę. No pewnie, że tak, wiesz, to jest związek honorowy, stary. Wszystkie słowa znam na pamięć, no przynajmniej tak proste jak te. Okej, czaję. No. Słuchaj, trener, zasady są takie, że ja ci daję zdanie po angielsku i ty musisz przetłumaczyć. Jak je przetłumaczysz dobrze, to dostajesz stówę, a jak nie, to ja dostaję stówę, okej? Okay? Okej. Okay. Dobra, the dog... Okej. Okay. Zgadłem? Proste jak mi. I like round tables. Okej, okay, no nic, muszę iść pod stułem, bo nic nie zrozumiałem, nie? A to ja daję miejsce. To ja daję stół. A. Nic nie zrozumiałem jednego słowa? No, a like to wiem, nie? Tak? To co to like? Co to like? Łapka w górę, nie? Like to łapka w górę. Tak? No. A reszta nic nie wiesz? Nie, nic. I like round tables. To wiesz, co powiedziała? Ona powiedziała, a ja lubię okrągłe stoły. Nie, nic nie rozumiem. Po angielsku nic nie rozumiem. Tak? Ja jestem tylko Polakiem. A, okej. Okay. Nie mam tyle energii i wiedzy, co Nel, niestety. Nel jest wspaniała. A wiesz, że ona umie jeszcze po hiszpańsku? Może zdanie. No, to po hiszpańsku powiedz. Dasz radę po hiszpańsku? Damy la botella, por favor. Miłego dnia, proszę pani. A co powiedziałeś? Daj mi butelkę, proszę. Por favor, to wiedziałem, że proszę. O. Dobra, chodźmy teraz do tej, do Kasi. Do Kasi? No. Będziemy męczyć Kasię? No dobrze. Tak, musimy, z Kasię, bo ona chciała. Się powinniśmy się psa spytać. Puszek! Puszek! Nie! Chodź, nie z Kasi. On będzie wiedział? Uwaga, Puszek! Give me a kiss. Daj mi pusi. Zgadł. Tak? Dajesz Puszkowi stówę. Dam mu psią karma chyba. Czy pieniądze mu dać? Nie wiem, pewnie zażre i trochę szkoda, więc może masz rację, wiesz? Okay. To jest chyba dobra inicjatywa. No, dobra. Zdanie dla Kasi. To jest bardzo ambitne zdanie, ale wiesz, że sobie poradzisz. As a child, I used to love Barbie dolls, but now I grew out of it. Jak byłam dzieckiem, no, lubiłam lalki Barbie, ale teraz z tego wyrosłam. Ty jaszczur! Takie długie zdanie i dałaś i ona zgadła. No? To Kasia, masz ode mnie stówę. Cieszysz się? Dobra, dzięki Kasia. Dobra, jedziesz. Coś w
ten deseń. Jestem bogiem tej gry. O, okej. Okay. I can take six up the ass. I can take six up the ass. Ja zrozumiałem to. Że jednak opłacało się oglądać. Ja biorę sześć. A to ostatnie słowo? Yes. No i nie ma. Do dupy. Tak. No do dupy, do dupy, jakby nie patrzy. No powiedzmy, że... A i co, to stówę mi dajesz, tak? No nie. A kto komu? To ja sobie sam daję? Tak, to jest... Jaki to miało sens? To było bez sensu, bo ty mogłeś taki, wygrać stówę? Taki, że zrobiliśmy z ciebie... Co? Lesbijkę. No dobra i tyle. Ty, jak mi trzeba być debilem, żeby dać sobie... Ja mu nie odpuszczę, dopóki nie odrosną mu te brwi, nie? Tak. No nie wiem, a wiesz, że on jeszcze miał głowę w kibiu? Wiem, ty sam sobie wodę spuścił, nie? Czajcie, spuścił i ta woda tak jeszcze do góry poszła, bo no, był zamkany kibel. Wsadził łeb w kibel i sam sobie wodę spuścił. Był zamkany kibel. Chciał umyć chyba. Grubo, co? Co? Grubo, co? Ja to lubię takie sprawy, nie wiem jak wy. Lubisz sobie wodę, ten głowę spłukać w kibel? No, Hubertowi tak każe robić co noc, nie? On się zamiast kąpać. I potem zlizujesz z niego tą wodę, tak? Właśnie tak, skąd wiedziałeś, Jaszczur? Bo Jaszczur też z nim tak robi. Jaszczur ma ten pomysł, wiesz. Nie, no ja podglądam po prostu, wiesz o co chodzi. No a wiesz, no właśnie, bo on nas podgląda generalnie, nie? I tym się chwali. Zawsze stoję pod drzwiami, jak mi coś ten... Cicho! Za każdym razem. No. Dobrze. To by było na tyle w odcinku angielski z Nel. Także, jeżeli wam się podobało albo i nie, to zostawcie subskrypcję. Tutaj macie czerwony guzik. Taki sam ma być u was, nie czerwony, tylko u was ma być szary, bo klikacie i subskrybujecie. Jeżeli wam się podobał taki angielski z Nel, to dajcie komentarz lubię Nel. I do następnego.